Zbigniew Ziobro znalazł się właśnie w samym centrum bardzo kontrowersyjnej afery. Była żona Kazimierza Marcinkiewicza zdecydowała się bowiem napisać do ministra specjalny list, w którym opisała swoje prywatne problemy oraz poprosiła o pomoc. Izabela wciąż nie otrzymała bowiem wysokich alimentów, które oficjalnie wyznaczył sąd. Zbigniew Ziobro pomoże Izabeli Marcinkiewicz? Na to właśnie liczy obecnie była żona Kazimierza Marcinkiewicza. Polityk wciąż nie wpłacił jej bowiem alimentów, które zostały już zasądzone w sposób prawomocny. Odpowiednią kwotę dla kobiety wyznaczono już na początku sprawy rozwodowej parę kilka lat temu. Zbigniew Ziobro wyciągnie pomocną dłoń do Izabeli Marcinkiewicz, wyrok z października 2018 roku jest jasny. Do 25 dnia każdego miesiąca mam dostawać 4000 zł alimentów. Aktualnie jest mi winien w sumie 112 tysięcy. Złotych. Większość to alimenty, a także niewielki dług z podziału majątku. Komornicy nie są w stanie ściągnąć tych pieniędzy, bo nie ma ich na koncie. Dziwię się, że człowiek, który lansuje się na eksperta nie tylko politycznej moralności, jest ponad prawem. Kropka, idź do sądu, na policję i gdzie tylko chcesz. Tak mi napisał były mąż, gdy spytałam o spłatę alimentacyjnego długu, przekazała oficjalnie Izabela Marcinkiewicz dla Super Expressu. Co Izabela Marcinkiewicz zawarła w liście do ministra Zbigniewa Ziobry? Jako że Izabela nie wie już, jak walczyć z byłym mężem o wypełnienie sądowego nakazu, postanowiła zwrócić się ze swym problemem do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Co dokładnie zawierało wysłane dla niego pismo oraz w jakim tonie zostało utrzymane, sprawa nie dotyczy tylko mnie, ale wielu kobiet i osób, którym sądownie przyznano alimenty i które stają się ofiarami TZW. Alimenciarzy. Wierzę w sprawiedliwość. Mam nadzieję, że nastąpią zmiany, które ewidentnie poprawią ściągalność długów alimentacyjnych i wyrok sądu nie będzie pustą decyzją, napisała do Ziobry Marcinkiewicz, zaznaczając, iż podobne zadłużenie powinno być karane pracami społecznymi lub nawet więzieniem. Nie może być ludzi ponad prawem. Po wypadku z grudnia 2014 roku nadal cierpię na niedowład kończyny górnej wraz z przeczulicą, które w znaczący sposób ograniczają moje czynności codzienne. Przyznane alimenty miały pokryć znacząco wydatki związane z opieką oraz leczeniem, dodała także niezwykle szczerze, prosząc ministra w rządzie Zjednoczonej Prawicy o realną pomoc w swej skomplikowanej sprawie.